krótki materiał filmowy. Pierwsze ujęcia to kolaż zdjęć prezentujących zwiększającą się ilość sztabek złota. Następne ujęcie. Zdjęcie centrum Warszawy. Słoneczny dzień, bezchmurne niebo. W pierwszym planie budynki mieszkalne, w oddali wieżowce oraz Pałac Kultury i Nauki. Kolejna plansza. Na granatowym tle, ułożone ze złotych sztabek złota, napis. 400 ton złota. Następne ujęcie. Zdjęcie głównej siedziby Narodowego Banku Polskiego. Warszawa. Słoneczny dzień. W tle wieżowce, Pałac Kultury i Nauki oraz budynki centrum miasta. Kolejne ujęcie. Skarbiec Narodowego Banku Polskiego. Materiał prezentuje umieszczenie skrzyni ze sztabkami złota na regałach w skarbcu. Następna plansza. Na granatowym tle, po prawej stronie ekranu, grafika wydanych przez Narodowy Bank Polski książek o tytule Narodowy Bank Polski w czasie mega szoków ekonomicznych, po pandemii i w kryzysie energetycznym. Po lewej stronie ekranu, w górnym rogu, zaproszenie do odwiedzenia strony. Szczegóły odczytywane są przez lektora. Poniżej kod QR. Złoto. Więcej złota. Najwięcej złota mają teraz Polacy. To już ponad 400 ton rezerw złota w skarbcach NBP. Sprawdź, jak Narodowy Bank Polski zwiększył polskie zasoby złota. Dowiedz się więcej z bezpłatnej publikacji dostępnej w wersji cyfrowej i drukowanej. Wejdź na nbp.pl i zamów już dziś. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Plansza końcowa. Na granatowym tle logo Narodowego Banku Polskiego. Poniżej napis Dbamy o wartość polskiego pieniądza.